Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mapa, to jest twierdza krzywiec, misja 11. Dzisiaj przyjdzie nam się zmierzyć z trzema wieprzami. A z trzema wieprzami to jest. No, misja może być dosyć trudna z tego powodu, że wieprz jest dobry. No, ale jak widzieliście na mapce, mamy bardzo duże zapasy żelaza. Tutaj mamy elegancki dostęp do zieleni. Trochę tego mamy. O, kamień też tu mamy, żelazo, kurde. Lepiej niż w niebie. On będzie gdzieś tutaj nas chciał z tej strony atakować. Tak, sklepik mamy. A, nie buduję nic, nie chcę, mi się i tak tego nie zasiedlę, to wybudujemy tu. Dobra, i zaczynamy produkcję żelaza. Dobra, tempo zwiększamy, nie chcę się czekać. Nie wiadomo ile. Kupimy 20. Na początek trzeba kupić z tego powodu, że pierwsza dostawa długo idzie. O, tu nawet mamy kamień, gdyby nam brakowało. Więc z tego co widzę na tej mapce, bardzo fajnie można się rozbudować. Bardzo duże królestwo można można mieć potężny przychód z żelaza. To zburzymy i to będzie trzeba tak wybudować. Młyn nie wyrabia. Dobra, już lepiej. Tu będzie trzeba zrobić armię tych na koniach i skończyć to. Chociaż to można byłoby bardzo fajną armię zbrojnych zrobić, ale zanim oni tam dojdą, oni jeszcze na dodatek mają kuszników, a kusznicy to jest kontra właśnie na zbrojnych. To by było takie bawienie się. A to żelazo można wykorzystać na bardziej opłacalny sposób. Czyli sprzedać je. Bardzo, bardzo. O, dobra. Tu jeszcze to zasiedlimy. O Boże, ale tego drewna brakuje, no. Not enough gold. Teraz budujemy trochę w inny sposób. No,
enough work is available to run this building. Spokojnie. Not enough work is available to Zaraz run this będzie building. miał kto pracować. Not enough work is available to run this Oj, building. brakło drewna. Not enough gold. Wood needed. Nie mamy złota, masakra. O, znalazło się złoto, jej. Jak dobrze. Myślę, że do tego powinni jakoś dojść, zaraz się okaże. Aha, bo nie ma ludzi. Bija w kraju z ludźmi. No to przecieszmy, jak jest pełny. Bo zaraz może tak lecieć, że no nic nas nie będzie stać. No. To znaczy nie, że nie będzie nas na nic stać, tylko będzie taka populacja ludzi, że nie będziemy nadążać, wydobywać. To znaczy jakie wydobywanie, o. O, widzicie, już nam brakuje mąki wszystkiego. A to nie jest dobrze. O, nie, jednak tutaj nie będą pracować, więc trudno się mówi. No to samo, ale ja mądry jestem. Niczego nam nie brakuje. Znaczy brakuje tego. A to się nazywa pszenica. Jeszcze możemy kamień wydobywać, ale nie widzę takiej potrzeby. Tu jeszcze po jednym. Strasznie mało drewna mamy, no. Jesteśmy atakowani. No, z tego co widzę, tyle tam jednostek straciliśmy. Ale nieważne. Not enough gold. Not enough goods. Not enough gold. A message from the pig. Step. Step. That's me on your edge. I will rat you. To Mario, chcesz mnie zmierzyć, kolego? A message from the pig. Run away, little chicken. I'll go to clip your wings. Następny chce mnie zmierzyć.
O, nie zginęli, brawo. O, jakoś nie są już tak. O Boże, nie mam na nic złota. I by tyle tego. Niby tyle tego żelaza jasa. Naprawdę to jest go bardzo mało. Nie ma co z tym chodzi. Czekajcie, żelazo. Where is żelazo? 45 na 23. Ja wiem. Nie interesuje mnie to. O, jeszcze 30. Od razu wszystkich będę chciał zmiażdżyć. Pomyślcie sobie, że jakbym miał podatki na minusie. Kontrol 2. Kontrol 1. Away. Ile niebieski ma? 40 jednostek. A mnie jedzie. Yes. To szybciej, to szybszy ten lepszy. A ja dam radę. Niestety. Robimy tak. I asasynów. Nie czuć się chłopie, bo następny atak na ciebie idzie. A ty się cieszysz, jak nie wiem co. Tylko że tego ostatniego ataku już nie przeżyjesz, więc przykro mi bardzo. Nie będę jeździł, żebyś miał łatwiej. No, widać, że kusznicy dobrzy. Potrafi sporo wybić. Tylko, że oni się rzucają na właśnie na tego, zamiast kuszników wybić. Najpierw to oni się rzucają na króla.
Robiłem tak, żeby asasyni nie zginęli. Chociaż ich jest taka armia, że to im nie robi różnicy. Oj. Misja 11. Koniec misji 11. Czy wieprze poległy? No. Oj, oj, widzicie, to sobie mamy główne statystyki jak zwykle, więc jeśli odcinek wam się podobał, to komentujcie, subskrybujcie, plusujcie i ja się z wami żegnam. No i czekajcie na następny odcinek, który pojawi się już niebawem. Na razie, trzymajcie się, hejo!